Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Ryczyk i witam was, słuchajcie, w kolejnym odcinku w Battlefield 5, czyli witam was w BF-ie. Piątek, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie, mega się cieszę, mega się jaram, że idziemy do przodu, słuchajcie, z misjami, nie mogłem się doczekać. Uwierzcie mi, że na Battlefield czekam tak samo, jak na, słuchajcie, ETS-a. Bardzo lubię tą grę, lubię ten klimacik, lubię, grafika jest prześliczna, w ogóle, fajnie mi się gra w tą grę. I gra się po cicho, jak taki asasyn. Więc wiecie, podoba mi się ta gra i nie mogę się zagrać po prostu aż w końcu do niej wbiję. W ogóle co ja mam tu za jakieś bronie? No dobra. Teraz jak wygląda sytuacja? Czy my to mamy opracowane? Tak, bo my to mieli opracowane, to tu wybuchło. Tak, to było w poprzednim odcinku. A teraz... Rozumiem, że mogą dostać się do wioski. Widziałem, że tam auto jechało w ich stronę, więc słuchajcie, mogą być posiłki, może być ciężko, może nie być za łatwo, ale jak nie my, to kto? Dobra, przypomnij sobie sterowanie. Dobra, co się rzucało? Dobra, a pytanie jeszcze, wiecie co, ja muszę zawsze przypomnieć sterowanie, bo to jednak wiecie, to nie taka prosta gra. Ja bym potrzebował sterowanie. Przypisane klawisze. Chyba o to mi chodziło. I teraz co? Chodziło mi o rzucanie strzałki. Nie, strzałka nie. Przez granatę nie. Kucanie, poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Przez granatę, prawo, szarża, tego ręcz. Użycie bandanu, użycie wabika, to mamy. Teraz narzędzia, broń dodatkowa. Nie ma strzał? Nie. No chyba oszalałeś. Czekajcie. Ja zawsze coś muszę wykminić, nie? Interakcja, nie. Wejście do pojazdu, nie. Przeskok, nie. Strzał, nie to. Spadaj broń, nie to. Tryb strzelania, V. Zmiana broni, to wiem. Broń główna, dodatkowa, gadżet, gadżet. Gadżet, gadżet. Skrzynka z narzędziami. Rzut granaty. Burza ognia? Nie. Może tu? To jest takie, wiecie, a może tu? A może tam coś pisze? Mam, to jest pod G. Dobra. I obczajono, widzicie, trochę technologii człowiek się kupi. Czekajcie, bo mi się coś tu blokuje w tym fotelu. No dobra, niech tak jest. Mnie dobrze widać, dajcie znać, czy dobrze mnie widać, słuchajcie. Jakbym był na live, to bym wiedział. Dobra, fotel sobie jeszcze troszkę poprawię i gramy, słuchajcie, dobra. Co tu chodzi? Idziemy teraz sobie w stronę wioski. Oho. Und
Angeblich soll morgen eine größere Nachschublieferung eintreffen. Ich brauche einen neuen Gürtel, Socken, Schal. Mhm. Niby mamy ich trzech, ale gdzieś tam jest to auto, które gdzieś tam, wiecie. Piszesz, że mnie wywąchasz? Am Tag reingelaufen und hat die Stiefel mitgenommen. Hä? Dobra, po cichu się udało. Spieprzaj. Tak, jadą. Teraz pytanie, co oni zrobią z tym faktem? Ja bym to wystrzelił. Nie, że zrobić detonację. To cię spomóc. I tego mam jedno, i tego mam jedno. Dobra, tu mamy alarm. Widzę jeden alarm. Tu nie mamy nikogo. A ta wioska jest taka malutka. Dobrze, bardzo dobrze. Rozumiem, że to auto zrobi pętelkę i to się cofnie, prawda? Musimy powoli obserwować. A nie, tu jest ta wioska. Dobra, zobaczymy. Śledźmy ciężarówkę. Ale jak zajwania daleko. No wiecie, no chciałem jej się pozbyć, nie? Bo kurde. O, ona kawał drugi jedzie, dobra, to nie. Mogę to podnieść? To idziemy w takim razie stąd, bo nie ma sensu, żebym tu czekał. Mógłbym jechać, ale... Ja myślę, że idąc pieszo będzie nam bezpieczniej. Nie wiem, czy idąc główną drogą. Nie, oni tam dalej jadą, dobra. Chodźmy jednak bokiem, słuchajcie. To zawsze jest bezpieczna opcja. Szkoda, że to się pode mną nie zawali, nie? Co mamy? Wow! Ale jednak zostanę przy tym moim wariacie chyba, wiecie? Dobra. Dziwne, że nikt tego nie pilnuje. Chyba zbyt pewny byłem, że nikt tego nie pilnuje.
Wracają. Ktoś coś mnie zauważył? Tam słyszę to, kurde. Dobra, mamy go. Alarm wyłączony. Wiecie, co chcę zrobić? Dobra, tu był drugi typek, tak? Tylko zejdziemy z drugiej strony. Pytanie, czy ktoś tu jest w środku? Chyba nie. Jeszcze ktoś u góry jest. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Zobaczymy do góry. Kociołek. Nic nie ma, dobra. Wow. Tu mam taką broń, nie?
Jeszcze nie wracę, no ale jak już pójdę gdzieś dalej. Jest co? Nie musisz tak trzaskać. Śnieg w środku. Dobra, pytanie za milion punktów. Czy wy wracacie, czy nie? Chyba nie. To damy sobie chyba spokój, słuchajcie, bo... Dobra. Trudno. Będziemy musieli, słuchajcie, słuchać, czy idą, czy nie idą. Zrobię co, to jest ta wioska w Muchomorkach. Jadą. No. A, zrobimy boom. Dobra. Jedziesz czy nie jedziesz? Jedziesz czy nie jedziesz? Już się zastanów, typie. No. Dajesz. Nie, kuwa wiedzą, co się kuwa święci, nie? Jest już bliżej. Słyszę go. Teraz tylko sobie w dobrym momencie trafić i zrobić boom. To będzie przypał, jak ja tego, jak ja to źle zrobię, to będzie przypał i wstyd i w ogóle wszystko razem. Jadą. Jadą, świry, jadą. Ja, yeah, mamy to. Oj, aż się monstru zwalił! Co wy gadacie? Naprawdę? Wow. Wszyscy zdechli. Nikogo nie ma, ani szefej osoby. Dobra. Ale zrobiliśmy to, więc idziemy dalej. Ja jestem usatysfakcjonowany już. Ja myślę, że nawet jeden wystarczył, ale wiecie. Czy się tak nagle muzyka zmieniła? Halo? Ej, ja nie słyszę nikogo. Co się stało z audio? O, żyje. Czy audio wróciło? Detto mare bygda de marker på plan. Jag måste finna polisstation. Gde są dokumenty policji tu? Coś ty pijarze go pilnują, no wiadomo. Jest u góry typ. Ja har inte ammunition. Mam dylemat, bo nie wiem, czy to jest z tłumikiem, czy bez.
Nie, ile tych ludków jest? Nie no, po co lepiej sobie się rozpierducha, nie? Chciałbym go zniszczyć, ale jak? Czym czy to jest z tłumikiem? Ja nie chcę marnować życia. Gdyby go zabić z ukrycia, musiał iść po tamtej stronie i rzucić go tym. Co się zajął sobą? Jednak chyba musimy iść normalnie. Jeden tylko reaguje. Wszystkich ich dezorientowałem, więc...
Pieprz sajfy jak najdalej. Wszyscy się rozproszyli. Jeden chyba do mnie leci. Ale jakby mnie szukali, nie? Tam jeden jest, tam. Myślę, że ja pierw będę chciał zniszczyć wszystkich, a potem... Chyba jednak nie od niego zaczniemy. Gdzie oni stoją?
den metalluken. Det her. Jeg må ødelegge alt. An alle Truppen! Rückzug zum Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Det mer igjen. Jeg må komme meg inn I bunkeren. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen! Wir werden angegriffen! No, wychyliłem. Sami przyszli na czystą śmierć. Nie, no to już nie. На дом. Где мы на дом? Шукать в этих бункрах. О. Е. Кветочки, кветушки. Punkt zbroi... Co? Przeszukaj punkt zbroi do wroga. Tam mam gdzieś iść. O, Holender, jeszcze kawał drogi. No dobra. Gdzieśmy może czymś tam pojechali, dla odmiany. Ej, kurwa, myślałem. To no, ja dobry pomysł. Gdzie oni się rozproszyli? No dobra, a pytanie jest takie, czy ja mogę wejść tu na górę? Czy nie? Mogę.
chyba. Nie! O. Wiecie co, chodzenie po górach jest najlepszą opcją w tej grze. Wszyscy spierdolili z tamtego miejsca. I o co tyle krzyku? Jak was zmiotło z planszy? Oni tu mieli rakie... Oho, są zaopatrzeni. O. No i dalej twierdzą, że to mi się przyda. No dobra, idziemy. Są 300 metrów, czyli nie da... Alarm, dobra. Lepiej wiecie się zeznajomić, gdzie co jest, niż potem, wiesz, obudzić się z ręką nocnej i takie, ja pierdziele, co się stało, nie? No. To jest jakiś typek na górze? Nie. Ale jest alarm. No dobra. Przodujmy se. Przejdziemy dookoła, włączymy alarm, a potem się zajmiemy, słuchajcie, ludźmi. Ja nie chcę mieć, wiecie, ekstra niespodzianki. Przedostań się do bunkra. Gdzie ta latarnia? Ktoś mnie tam kurwa mierzy.
den Quartiermeister, Armin. Weißt du da jemanden? Johannes ist dafür bestens geeignet. Was zum... Ja, der Hauptmann hat Gift und Galle. Hast du das gehört? Wo willst du denn hin? Ich suche immer noch. Fuck. Irgendein Anlass zur Besorgnis? Gib mir mal eine Minute! Nie idź w moją stronę. Poważnie, nie idź w moją stronę. Gdzie jest tam jeszcze jeden typek niby? Alles in Ordnung, Soldat! Rede mit mir, Kamerad! Kamerad! Kurde, dwóch ich tam jest. No dobrze. O! Tak, dwóch zaraz pójdzie, to ja sobie w ogóle już nie poradzę. Bleib wo du bist, Soldat! Fahr an der Tumpe! Direkt hier!
Njunje! Žij! O. Žij! Žij! Uwielbiam ten moment, kiedy ta muzyka się wycisza, ja wtedy wiem, o, wszyscy zabici. Co mamy? Co to? Ale nie, ja, wiecie co, ja wolę przy moim, co? Ja jestem szczęśliwy, jak ja mam swoją broń i wiecie, i tak. Tu jest bunkier, dobra, w bunkrze. O nie, strzelba, zapomnij. Dobra, idziemy. Coś tu jest? Nie. Przeładujmy sobie, bo... dla bezpieczeństwa, no. Interakcja. Może być grubo? Ten czas się zdarzy. Ha, tu się puknij, dzieci, ciężka woda jedzie. Jest to moja mama. Mama. Mama moja. Verdammt, sie sind hier! O. O nie! Mamo! O właśnie? Nie. Co? Ja pierdolę, to się umra. Co to ma być? Wszyscy na jednego? Halo! Ale
Nie! Wyłączmy alarm. Bo się nie mogę skupić. Dobra, to by mogłoby być. Tu chyba było coś, nie? O, tu leży. Co mamy tu? Weź to podnieś. Czemu wyszedł z tydzień? Tak, to był ten, co był w ciężarówce. Ja wiem, że go nie muszę, ale tak dla atrakcji. I... I pej! Ja! Oj! O kurwa! Nie myślę, że to było mało realne, żeby nagle spod wody wskoczył mi statek. Why? Wow. Jednak mam cela, słuchajcie. Nie! Halt! Kein Schritt weiter! No co ty? Poddałaś się?
Piabum! Dinet... Nie, to jest ta woda chyba, jo? Czarna woda uratowana. Podczas okupacji wiele aktów heroizmu i poświęcenia przychodzi bez echa. No pewnie tak. Stawić opór można było drobnymi działaniami zaczepnymi, ryzykował się jednak życiem całej rodziny. Wielu Norwegów stracił życie walcząc w ruchu oporu. Zrobiło się tak przykro i smutno. Ciężka woda była kluczowym składnikiem w niemieckich planach budowy broni atomowej. Wiosną 1943 roku bezkrwawa akcja komandosu pozwoliła zatrzymać produkcję ciężkiej wody w Norwegii. Niemiecki uran projekt nie był w stanie wyprodukować działającej broni jądrowej. Halo, nie doczytałem. Masakra. Wow, jakieś osiągnięcie przyszło. No po polsku, więc wam nie powiem, co piszę. Ale jakieś osiągnięcie mamy. Czyżby to koniec przygód w Norwegii? Słuchajcie, zobaczymy, co jest dalej i wtedy będziemy już kończyć, słuchajcie. No bo jest godzina materiału, myślę, że jest godzinka, to całkowicie starczy. Ostatnio też był długi odcinek, nie? Godzina 20 chyba była, mi się bardzo długo przysyła na YouTube'a. Więc nie mogę robić dla was takich mega długich materiałów, bo on się wysyła i no wysyła i się wysłać nie może. Okej, okay, czyli na to wychodzi, że skończyliśmy jakby dział Nordys, czyli Norwegia, i została nam Prowansja i została nam Nadrenia. Słuchajcie, są nam jeszcze dwa bodajże, dwie opowieści. To wszystko jest przed nami. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę mieli widziane. Widzimy się w kolejnych pilnach. Trzymajcie się, do zobaczyska. Daj cześć.